Zwracałaś kiedyś uwagę na swój stolec? Po tym filmie zaczniesz. Zapraszam do oglądania. Z wiadomych przyczyn oglądanie swojego stolca to pewne tabu w naszym społeczeństwie. Co trochę mnie osobiście dziwi, bo wszyscy, którzy posiadają w swoich domostwach zwierzęta, wiedzą, że jest to najprostszy sposób, żeby sprawdzić, czy u naszego zwierzaka jest wszystko dobrze. Wychodzimy z naszym pieskiem na spacer, no i patrzymy się, jak wygląda jego kubka. Czy jest biegunka, czy może ta kubka jest jasna, czy jest ciemna. No i mówi nam to trochę o tym, w jakim ten piesek jest stanie. No więc jesteśmy w stanie oceniać w ten sposób, czy wszystko dobrze u naszych pieszczot. No ale nie za bardzo dbamy o siebie. Najczęściej siebie obserwujemy pod kątem tego, czy mamy zatwardzenia, czy biegunki. Z czego i tak, jak te zatwardzenia już są bardzo długo rozciągnięte w czasie i podobnie do biegunek, to uznajemy to za normę. Mówię o tym dlatego, że jest to dosyć częsty przykład u mnie w gabinecie, kiedy pytam się pacjentów, czy mają jakieś problemy ze strony układu pokarmowego i mówią, że wszystko jest ok. Tyczy się to szczególnie mężczyzn. Wszystko jest ok. A jak wygląda stolec? Ok. Czyli jak? No w porządku. Nie potrafią do końca nawet mi powiedzieć, no pewnie przez to, że jest to taki pewien temat tabu, jak dokładnie wygląda ich wypróżnianie. A to wypróżnianie i ten stolec mówi tak naprawdę wszystko o tym, jak pracuje układ pokarmowy. Ale zacznijmy od początku. Kolor stolca jest bardzo ważny. Normalny kolor stolca to jest taki brązowawy. W momencie, kiedy stolec jest bardzo ciemny, mówi nam o tym, że prawdopodobnie jest krwawienie ze strony układu pokarmowego i to z jego górnej części, czyli żołądek, dwunastnica. W momencie, kiedy stolec jest znowu taki jasno-czerwony albo w sąbnim jakiejś części krwi, to mówi o tym, że krwawienie jest z dolnej części układu pokarmowego, czyli jelito cienkie i jelito grube. I to bezwzględnie należy wtedy zbadać. W momencie, kiedy stolec jest jasny, czy jasno-żółty, może to sugerować, że są problemy z wątrobą i z pęcherzykiem żółciowym. Kiedy stolec jest zielony, może być zielony od tego, co aktualnie spożywacie, może być to na przykład szpinak, ale może być to też wynikiem brania przez Was różnego rodzaju leków, ale również poważnych chorób, takich jak na przykład choroba leśniowskiego krona. Oczywiście ten stolec może się bardzo zmieniać, raz być taki, raz inny. Dlatego możemy mówić o tym, że jakiś proces patologiczny się ciągnie dopiero, jeżeli możecie zaobserwować pewną powtarzalność, że codziennie przez kilka tygodni pojawia się pewnego rodzaju stolec. Naturalnym jest, że kiedy jecie więcej mięsa, to stolec będzie ciemniejszy. Kiedy jecie więcej warzyw, to jest on jaśniejszy. Jeżeli stolec jest pomarańczowy, to prawdopodobnie jecie zbyt dużo marchewki. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, czy podczas wypróżniania się zostają obfite ślady na ubikacji. Większość osób znowu uznaje to za normę. Natomiast prawidłowo powinno być tak, że to jest rzadkość. Oczywiście, zjemy coś tłustego, no to może być ta toaleta brudna. Natomiast jeżeli to się powtarza, a zmieniliśmy dietę, no to może nam to świadczyć o kilku patologiach. Numer jeden to są problemy z trzustką. I czy tu namawiam, żeby to od razu sprawdzać? Nie. Namawiam do tego, żeby najpierw restrykcyjnie zmienić dietę, ograniczyć posiłki tłuste, skupić się bardziej na gotowanych, jeść więcej warzyw i dopiero wtedy, jeżeli to nie pomoże, zacząć się diagnozować pod kątem trzustki. Taki klejący się stolec generalnie mówi nam o tym, że z jakiegoś powodu nie do końca trawione są tłuszcze. Czyli może być to wpływ właśnie trzustki, może być to związane z drogami żółciowymi, a być może po prostu jecie za tłusto. Warto to zweryfikować. Jak jesteśmy przy tym, co możecie zaobserwować przy ubikacji,
to warto też się popatrzeć na to, jak ten stolec się zachowuje w momencie, kiedy on wpada do wody. Stolec powinien być na tyle ciężki, że powinien opadać. W momencie, kiedy on się utrzymuje na powierzchni, no to utrzymuje się z jakiegoś powodu. Częstym powodem może być to, że zawiera dużą ilość tłuszczu w sobie. A teraz trochę do konsystencji i kształtów waszego stolca. Od wielu lat funkcjonuje coś takiego jak skala bristolska. Skala bristolska, możecie zobaczyć ją tutaj, pokazuje 7 rodzajów kształtów stolców, które wam mogą mówić o pewnych patologicznych procesach w waszym układzie pokarmowym. Typ pierwszy, czyli te takie tak zwane bobki, i typ drugi, czyli już stolec bardziej uformowany, ale taki suchy, mówi wam o tym, że macie do czynienia prawdopodobnie z zatwardzeniem. Typ drugi i czwarty, i ten stolec jest taki owalny i bardziej mokry, to jest uznawane za stolec, który jest prawidłowy. Natomiast od czwartego do siódmego jest to już stolec mokry, a nawet biegunka, czyli już patologia. Z czego wynikają zatwardzenia? Potrafią one wynikać z przyczyn bardzo prozaicznych, takich jak zbyt mała ilość ruchu, takich jak brak spożywania pokarmów roślinnych, ale może też wynikać z czynników chorobowych, które toczą się w naszym ciele. Mogą być na przykład różnego rodzaju problemy z tarczycą, a nawet inne choroby jelit. Zatwardzeń nie należy bagatelizować. Jest to schorzenie, które dotyka miliony Polaków. Często Polacy, żeby poprawić sobie trochę perystaltykę jelit, używają różnych środków farmaceutycznych, co na dłuższą metę nie jest dobre. Najpierw należy zadbać o nawodnienie, o odpowiednią dietę i odpowiednią jakość ruchu. I dopiero kiedy to nie pomoże, można myśleć o jakiejś farmakologii, ale najlepiej po konsultacji z lekarzem. A jak to wygląda w przypadku biegunek? Biegunki, czyli taki luźny stolec, może mieć bardzo różne podłoże. Może być to jakaś infekcja układu pokarmowego. Może być to zatrucie. Mogą być to już poważniejsze choroby układu pokarmowego, takie jak na przykład choroba leśniowskiego Crohna. Może być to wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Także już dużo poważniejsze jednostki chorobowe. Może być to także tak zwany zespół jelita drażliwego. W momencie, kiedy jest wzmożona częstotliwość oddawania stolca, co często jest związane też z tym, że on oczywiście będzie bardziej miękki, a nawet będzie szedł w kierunku biegunki, w tle mogą być też właśnie poważniejsze chorobowe, takie jak nawet problemy z nerkami, choroba Hashimoto, problemy z tarczycą. Wracając do kształtu stolca, warto też zwrócić uwagę na taki specyficzny rodzaj stolca, tak zwany stolec ołówkowaty, czyli to jest taki stolec, który jest bardzo cienki. W momencie, kiedy taki stolec się pojawia i utrzymuje przez parę tygodni, to warto się zbadać, dlatego że przyczyną dlatego, że ten stolec się uformował, jest ograniczenie światła jelita, czyli może być coś, jakaś przeszkoda w jelicie, która powoduje, że ten stolec się robi cienki. Mogą być to sytuacje błahe, na przykład zaleganie treści kałowej. Natomiast mogą być to te rzeczy poważniejsze, takie jak chociażby jakiś guz. Także warto to zdiagnozować. Jak jesteśmy przy guzie i obserwujemy sobie ten nasz stolec, patrzymy się na jego kształt i kolor, często możecie też zauważyć obok niego różnego rodzaju inne byty. W momencie, kiedy będziecie widzieć jakieś takie żółte kawałki, takie troszkę okrągławe, to mogą być to takie kuleczki cholesterolowe, co świadczy o tym, że jest jakieś zaburzenie trawienia tłuszczy, tak jak to było w przypadku tego stolca kleistego. W momencie, kiedy macie takie ciemne kamyczki, mogą być to kamienie żółciowe, co wam znowu może mówić o tym, że może jest jakiś problem o strony kamicy żółciowej. Natomiast, tak jak mówiliśmy o nowotworach i o guzach,
to w momencie, jeżeli macie takie krwawe kawałki, niejednorodne, to też może wam to sugerować, że być może jest jakiś poważniejszy problem, nawet nowotworowy, toczący się w układzie pokarmowym i należy to zdiagnozować. Wszelkiego innego rodzaju ciała, które możecie znaleźć w stolcu, w jego okolicy, mogą również świadczyć na przykład o zakażeniu pasożytnicznym, takim jak tasiemiec. Nie jest to bardzo popularne, ale czasami się pojawia i szczególnie jak temu towarzyszy na przykład jeszcze jakaś utrata wagi, koniecznie trzeba się udać do lekarza. Dolegliwości towarzyszące podczas oddawania stolca. W momencie, kiedy się pojawia ból na końcu układu pokarmowego, to może być to związane albo z tym, że stolec jest twardy, czyli występują u was zatwardzenia, albo że macie hemoroidy i warto to zdiagnozować. W momencie, kiedy jest ból brzucha podczas oddawania stolca, może być to związane na przykład z biegunką czy z zatwardzeniem, natomiast może być to, jeżeli się to pojawia regularnie, może też wskazywać na jakiegoś grubszego kalibru choroby układu pokarmowego, o których już wspominałem wcześniej. Taka ciekawostka, jak medycyna chińska patrzy się na stolec. Oczywiście Chińczycy zwracają uwagę na wszystko, na to, ile jest tych wypróżnień dziennie, bo tak generalnie to powinno być maksymalnie jedno, dwa wypróżnienia dziennie. Patrzą się oczywiście na konsystencję stolca, na jego kolor. Natomiast to, w jaki sposób to opisywali, to oczywiście nie łączyło się tak bardzo z chorobami zachodnimi, jak wam to dzisiaj tłumaczę. Łączyło się bardziej z syndromami związanymi z medycyną chińską. Jak stolec był ciemny, to był bardziej traktowany jako różnego rodzaju stany zapalne, które toczą się w naszym ciele, niekoniecznie w układzie pokarmowym. Natomiast jak był jasny i jak był w ogóle rzadki, na przykład biegunka, to mówił o tym, że gdzieś w naszym ciele jest jakieś tak zwane zimno. Zimno może być procesem związanym z tym, że odżywiamy się jedząc tylko zimne produkty, czyli surowe produkty, albo to zimno też mogło być czynnikiem związanym na przykład z zatruciem, czy też zimno mogło być związane z czynnikami zewnętrznymi, czyli na przykład tym, że nas przewiało nam plecy, pojawiła się biegunka, co też jest taki syndrom opisywany w medycynie, że potrafi się pojawić biegunka na skutek wystawienia na zimno. Takimi ciekawymi tipami, które daje nam medycyna chińska, jeżeli chodzi o stolec, są po pierwsze sytuacje, kiedy mamy te tak zwane bobki, o których mówiłem wcześniej, czyli te związane z zatwardzeniem. Po drugie, sytuacja, kiedy występuje naprzemienna biegunka i zatwardzenie. To wszystko w medycynie chińskiej podchodzi pod takie ogólne sformułowanie nazwane zastojem ci wątroby, czyli jest to związane z pewnym zastojem emocjonalnym. Warto mieć to z tyłu głowy. W momencie, kiedy się pojawiają zatwardzenia u osób starszych i zatwardzenia u kobiet po ciąży, w medycynie chińskiej kojarzy się to z tak zwanym niedoborem krwi, który bardzo często w naszej medycynie zachodniej jest kojarzony na przykład z jakąś niedokrwistością. Więc warto się wtedy pod tym kątem suplementować, żeby tą krew wzmocnić. To jeszcze raz, jak wygląda prawidłowy stolec i prawidłowe wypróżnianie? Kolor brązowawy, kształt owalny, według skali bristolskiej to jest typ 3 i 4. Nie za miękki, nie za twardy, nie za suchy. Zapach nie powinien być bardzo intensywny. Nie powinien zostawiać syfu na kiblu. W momencie, kiedy stosujecie zrównoważoną dietę, to tak wygląda dobrze uformowany stolec. To co? Jak wyglądają zalecenia? Najpierw profilaktyka. Są zatwardzenia, więcej nawadniania, więcej pokarmów roślinnych, więcej ruchu. Jeżeli jest biegunka, to wykluczacie różnego rodzaju toczące się zakażenia, jakieś infekcje, być może zatrucie. Wtedy oczywiście musicie to po prostu przeczekać, aby udać się do lekarza. Natomiast jeżeli jest to biegunka, która się już toczy od dłuższego czasu, to najpierw oczywiście dieta. Medycyna chińska w takich przypadkach uważa, że powinno się ten układ pokarmowy maksymalnie odciążyć. W związku z tym przede wszystkim pokarmy gotowane na parze, ewentualnie pieczone. I oczywiście też dużo warzyw. W syndromach takich jak na przykład zespół jelita drażliwego, gdzie bardzo dużym czynnikiem do tego, że ta biegunka powstaje, jest stres, no to warto również zadbać o to,
żeby lepiej zarządzać tym stresem. Jednym z elementów jest medytacja, przebywanie więcej w naturze, oczywiście aktywność fizyczna, a jak są jakieś głębsze problemy, które chodzą nam po głowie, zawsze warto udać się do psychologa. W obu przypadkach, zarówno przewlekły zatwardzeń, jak i biegunek, warto zrobić badanie flory jelitowej, które już są dostępne w wielu centrach na terenie Polski, które pokaże nam, jaki jest skład tej flory i w zależności od tego, jaki jest skład, dobrać odpowiednią suplementację, jeżeli chodzi o probiotyki. Jak jesteśmy przy probiotykach, oczywiście zawsze warto brać też prebiotyki, czyli różnego rodzaju pokarmy, które sprawią, że tych bakterii nam się będzie w tych jelitach więcej namnażać, a dzięki temu będziemy mieć lepsze trawienie. Oczywiście mając z tyłu głowy, że nie macie żadnych poważniejszych chorób jelit. Jeżeli macie takie choroby jelit, a już wcześniej Wam mówiłem, co może sugerować, że takie choroby się pojawiają, bezwzględnie należy się udać najpierw do lekarza, który Was pośle na odpowiednie badania. Czyli tak, stolec jasno-czerwony, prawdopodobnie może być krwawienie z dolnego odcinka układu pokarmowego, kolonoskopia. Czyli jeszcze raz, stolec ciemno-czerwony, prawdopodobnie jest krwawienie z górnego odcinka układu pokarmowego, więc należy zrobić gastroskopię. W momencie, kiedy jest jasno-czerwony, to prawdopodobnie raczej kolonoskopię. Ale o tym oczywiście zdecyduje odpowiedni lekarz. W momencie, kiedy stolec jest kleisty, zmieniacie dietę na trochę lżejszą, dalej jest kleisty, warto zbadać trzustkę. W momencie, kiedy stolec jest jasny, zmieniacie dietę, dalej jest jasny, warto zbadać wątrobę i pęcherzyk żółciowy. Mam nadzieję, że jest to w miarę jasne. Jakie jeszcze zalecenia, żeby Wasze wypróżnianie było łatwe i przyjemne? Wypróżniać się rano. Medycyna chińska mówi, że tymczasem dla jelita grubego jest godzina między 5 a 7 rano, czyli wtedy najlepiej się wypróżnić. A także wypróżniać się w taki sposób, jaki wypróżniają się Azjaci. Azjaci w większości mają ubikację takiego typu, że to jest dziura, nad którą kucają. My takich dziur nie mamy, no i są też dla większości nas trochę niehigieniczne. Natomiast fizjologicznie dla naszych jelit bardzo dobre jest, jeżeli nogi mamy tak podgięte, że są one trochę wyżej. Dlatego przy ubikacji fajnie, jakby był jakiś taki schodek, taki stolik, na którym możemy te nogi sobie ustawić, nasze stopy, żeby kolana były trochę pociągnięte do góry. Wtedy dużo łatwiej będzie o wypróżnienia i to jest dużo zdrowsze dla naszych jelit. W momencie, jeżeli w Waszym stolcu, tak jak wspomniałem wcześniej, pojawiają się różnego rodzaju jakieś inne byty w różnych kolorach, czarnych, żółtych i po zmianie diety dalej takie twory tam się utrzymują, zawsze warto zbadać stolec, no i udać się do odpowiedniego specjalisty. W większości przypadków, kiedy mamy jakieś problemy z układem pokarmowym, oczywiście najpierw warto się zdiagnozować. Natomiast w momencie, kiedy to dotyczy profilaktyki, kiedy nie ma jeszcze chorób, a są jedynie zaburzenia, warto skorzystać z usług takich specjalistów jak osteopata, jak akupunkturzysta czy akupunkturzystka, czy zielarz, a także oczywiście tutaj zawód najbardziej dedykowany, jeżeli chodzi o zaburzenia układu pokarmowego, dietetyk. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji kanału Droga Środka, do komentowania i do udostępniania. Do zobaczenia.